Moim pierwszym gościem będzie Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście od kilku dni nie schodzi Polakom z ust temat CPK. Tak się zastanawiam, czy ta koncepcja Platformy Obywatelskiej porównywana do koncepcji tej pisowskiej, którą znaliśmy przed 15 października, to koncepcja oprócz tego, że tańsza, bo o tym słyszymy, ale też lepsza? Czy ona ma dużo więcej plusów, czy są tam też minusy? Czy są plusy, są minusy? Dla mnie jest bardzo dużo wciąż znaków zapytania i mam taki niedosyt po tych 6 miesiącach nowej władzy. No ja krytykowałem poprzednie CPK, bo tam było bardzo dużo slajdów, wielu treści nie można się było doszukać i tu znów mamy konferencję, gdzie są slajdy. Ja bym chciał dokumenty, żeby móc się mocniej do czegoś przyczepić, żeby tam były twarde dane, prognozy, co z czego wynika. No i tego niestety nie mamy. Taki plus, myślę, podstawowy w porównaniu do poprzedniej koncepcji to jest ta data 2032 rok, bo mniej więcej w Europie 7 lat się buduje takie lotnisko. Ktoś tam może rzucić wyjątek, jakim były Ateny, ale wyjątek potwierdza regułę. I tutaj to 7 lat jest zapisane. Zresztą jest zapisane tak samo w dokumencie rządu Beaty Szydło w 2017 roku. To 7 lat było. Nie wiem potem, co takiego się stało, że nagle skróciliśmy to do 4 lat. Tak się buduje przy zupełnie innych reżimach prawnych w Chinach czy w Turcji. Więc ta data jest realna, ale też powiedzmy na piśmie, bo ja nie wierzę, żeby tak duża inwestycja nie miała opóźnienia. Dlatego ja bym raczej taki sobie przedział stworzyłem 2033-35. Druga rzecz, dobrze, że zrobiono porządek z kolejami dużych prędkości. Cała Polska nie musi się zjeżdżać na to lotnisko. Potrzebne są pomiędzy miastami dobre, szybsze połączenia. To nie oznacza, że zapominamy o województwach, ale kolej dużych prędkości i to też przyznawał poprzedni rząd, tylko na papierze, nie głośno. Ona nie służy likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, bo trudno, żebyśmy na zakupy podskoczyli do obok miasta powiatowego koleją dużych prędkości, zwłaszcza, że wtedy nikt nie chciał powiedzieć, ile będzie mniej więcej kosztował bilet, teraz też tego nie mówi. Koleje regionalne są od tego i je trzeba rozwijać. Więc to, że tutaj przede wszystkim będziemy realizować połączenie szybkie Warszawa, lotnisko jest ok. Choć na tym slajdzie no, też były chociażby podane czasy do Gdańska, co mnie bardzo odpowiada, bo mocne skrócenie czasu do Gdańska czy do Sopotu na molo 100 minut, ale znów jakiś błąd na tym slajdzie, bo na dzisiejszej infrastrukturze tego nie wyciśniemy. To jest nowa linia właśnie szybka, chociaż tam na tym kolorze, jeśli dobrze pamiętam, żółtym nie była zaznaczona. No i największy znak zapytania, ale myślę, że to wynika z przyczyn politycznych i z pewnej obawy, żeby tak jasno kropkę postawić nad i. Ja się tutaj akurat z poprzednimi władzami CPK, czy dzisiaj z ministrem Horałą się zgadzam. Jeżeli powstaje nowe lotnisko w Baranowie, Okęcie dla ruchu komercyjnego nie może zostać utrzymane, ale z drugiej strony nie jakieś statki bezzałogowe, bo to ta infrastruktura na siebie nie zapracuje. Ono może być zmniejszone, ale wydaje mi się, i to też paroma osobami, które zajmują się obronnością, jakby potwierdziłem, że wjeżdżają tam walce czy cokolwiek i to wszystko burzymy. Nie, jeden pas dla potrzeb ratunkowych, wojska na pewno musi zostać w tych trudnych czasach. Niektórzy złośliwi mówią, że VIP-y będą korzystać z tego lotniska, a nie z Baranowa, bo mimo wszystko łatwiej będzie dojechać na jakieś spotkanie polityczne do centrum Warszawy. Każda budowa wymaga bardzo solidnych fundamentów. Takie fundamenty zazwyczaj muszą być postawione uczciwie i przejrzyście. Dużo mówiło się o audytach w CPK, natomiast bardzo mało mówi się o wynikach i efektach tego audytu. Czy żeby stawiać dobre, mocne fundamenty, nie powinniśmy najpierw poznać dokładnych wyników tego, czym CPK przez ostatnie lata i w jakich warunkach finansowych się zajmowała jako spółka? Tak, tu mieliśmy straszne zamieszanie z tymi audytami, niepotrzebne. No ono wynikało, to dążenie do przeprowadzenia audytów, ale całą masę firm bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 116 trzeba było wykluczyć z audytów, bo one pracowały poprzednio na rzecz CPK, więc trudno, żeby teraz audytowały, no bo ciężko sobie wyobrazić, żeby
teraz przyznały, że popełniały jakieś błędy w tej poprzedniej pracy. Ale naprawdę tam wystarczyło wejść własnymi siłami. No ja już po kilku miesiącach rozmawiałem z nowymi władzami, czy portów lotniczych, czy spółki CPK, czy z ministrem Laskiem, albo ministrem Malepszakiem, czyli tymi osobami, które uczestniczyły w konferencji premiera kilka dni temu. I tam po prostu z analizy dokumentów i z rozmów z ludźmi już bardzo wiele rzeczy wynikało, plus rzeczy takie podstawowe, pieniądze chociażby na kolej dużych prędkości, która też rzekomo w 2028 roku miała być uruchomiona do tego lotniska. Tych pieniędzy nigdzie nie mieliśmy zagwarantowanych, jeżeli idzie o Unię Europejską. One były tylko zapisane w programie CPK. Teraz to pytanie też powtarzam. Już nie pamiętam kto, a chyba wczoraj minister infrastruktury powiedział, że rozpoczęliśmy starania o te pieniądze. No okej, cieszę się, ale wciąż ich nie mamy. No tutaj jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej było przeprowadzenie tych audytów i dlatego pewnie premier się tego trzymał. W moim przekonaniu należało popatrzeć po, nie wiem, tam miesiącu czy dwóch, że nie wychodzi nam ta procedura audytu, machnąć na to ręką i powiedzieć właśnie, że dostępna wiedza w spółce, a tak jest, bo na podstawie tej wiedzy decyzje w tej chwili są podejmowane, wystarczy do tego, żeby to nowe otwarcie zrobić, chociaż jeżeli wiemy, że były robione audyty wewnętrzne, też bym chciał, żeby one zostały opublikowane. Mówi się też dużo o tym, że lotnisko w Baranowie, czyli CPK, może mieć bardzo dużą konkurencję, konkurencję w Budapeszcie. Powiedz, czy rzeczywiście możemy mieć niespodziewanego rywala, patrząc i na możliwości, na czas podejmowania decyzji, na finansowanie i na czas budowy? No i przede wszystkim, czy patrząc na tę część Europy, takie dwa miejsca mają rację bytu? Tak, oczywiście, że tak, dlatego że my w tej chwili taka średnia lotów na mieszkańca Unii Europejskiej to jest coś 2,1 w ciągu roku. Jeżeli Polaków jest niecałe 38 milionów, a lataliśmy w ubiegłym roku 52 miliony razy, no to widać, że od tej średniej odbiegamy i to będzie rosło. Prognozy zrobione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego mówią, w 2040 roku będzie takim bazowym, bo może być trochę gorzej albo optymistycznie dużo lepiej, ale taki bazowy, którego powinniśmy się raczej trzymać, to jest 113 milionów pasażerów. I przede wszystkim to będzie ruch polski, tutaj wewnętrzny. Owszem, malowano sobie tam zasięgi, z jakich krajów tutaj do nas będą zjeżdżać, ale to by oznaczało, że świat stoi w miejscu. Nie rozwijają się huby na zachodzie. Też kiedyś podobno mieliśmy być konkurencją dla hubów i zabierać pasażerów, nie wiem, Monachium, Frankfurtowi czy Wiedniowi. No po co mają przejeżdżać przez Baranów, skoro mają masę u siebie świetnych połączeń bezpośrednich. Więc to, że Polska powie, my robimy Baranów i teraz proszę zamknąć i nie rozbudowywać u siebie infrastruktury, bo my będziemy zabierać waszych pasażerów. No nie. Ja może zacznę od tego Berlina mitycznego, który raz miał nam zagrozić. My teraz mamy zagrozić podobno Berlinowi. Nie, to jest lotnisko, które nigdy nie było lotniskiem hubowym. I Lufthansa ma swoje Monachium, ma swój Frankfurt, nie mówię o innych krajach, gdzie Lufthansa jest właścicielem linii lotniczych, ale Berlin działa po 10 latach opóźnienia, więc to też taka przestroga dla nas, żeby ten optymizm troszkę miarkować. Berlin działa i nie zrobił żadnego spustoszenia, jeżeli idzie o polskie lotnictwo, rozwijamy się świetnie. Wiedeń także nie zrobi takiego zagrożenia. Poza tym, kiedy się skończy wojna, mam nadzieję jak najszybciej, oczywiście wygraną Ukrainę. Też opowiadaliśmy, że mieszkańcy Ukrainy, no pewnie takiej bliższej, zachodniej, typu Lwów, zwłaszcza, że i tu też dobra informacja była przedstawiana przez poprzednie władze CPK, że chcemy realizować szybką kolej w kierunku Lwowa, potem Kijowa i Odessy. To się nam przyda, bo przecież mamy masę mieszkańców, którzy z Ukrainy, którzy tutaj no już są na pewnie stałe, to w tym przypadku pewnie to ciążenie do lotniska w Baranowie będzie, ale Kijów przed wojną miał olbrzymi
olbrzymie plany rozbudowy swojego lotniska, hubu, i tam była już bardzo duża liczba połączeń, na przykład w kierunku Chin, więc tutaj te połączenia by się też rozwinęły, więc bardziej my musimy patrzeć o polski rynek, pewnie trochę Czechy, kraje nadbałtyckie, ale nie tak, że nie wiem, kilkaset kilometrów taki okrąg zrobimy od Baranowa i pozyskamy całą masę nowych pasażerów. No, każdy kraj ma prawo rozbudowywać swój hub. No, można powiedzieć, to w takim razie Baranów by stanowił zagrożenie dla innych krajów Unii Europejskiej, co powinni nam zabronić realizacji tej inwestycji. Nie, więc absolutnie tutaj patrząc na wzrosty, które sama Polska wygeneruje, to lotnisko, czy cały rozwój lotnictwa, bo także w końcu mówimy o portach regionalnych, ma rację bytu. Dużo słuchając oczywiście ekspertów w kwestii CPK, słyszymy o tym, że CPK ma sens w momencie, kiedy będziemy mieli bardzo silnego narodowego przewoźnika. Mówię tu o locie. Czy rzeczywiście ta nasza flota lotu powinna bardzo się powiększyć? Czy nas na to stać? W jakim czasie mogłoby się to wydarzyć? I czy prawdą jest, że bez mocnego narodowego przewoźnika CPK nie ma sensu? Tak, oczywiście, bo jak popatrzymy, o, no i właśnie tutaj ta wrzutka może jeszcze do tego lotniska w Budapeszcie. Linie Węgry nie mają swojego przewoźnika narodowego, bo Malew parę lat temu upadł. No i między innymi to tam przede wszystkim linie austriackie operują, chociaż one właśnie wywożą pasażerów głównie do Wiednia i stamtąd są loty do Stanów czy do Chin. Więc tutaj też jest takie pytanie, trzeba by to dłużej przeanalizować, czy bez linii narodowej taki hub ma sens, no bo tak, otwieramy wielką infrastrukturę i co, no to kto będzie chciał korzystać, przylatujcie. No nie, wszystkie huby duże, czy w Londynie, czy też poza tymi, które wymieniałem, czy w Paryżu, czy także Hiszpania, no tam są potężni przewoźnicy narodowi i oni zazwyczaj, jeśli idzie o siatkę, zajmują 40-50% tej siatki. I tu w przypadku Polski tak samo musi być, jeżeli idzie o lot. Lot jest w bardzo dobrej kondycji. Kilka miesięcy temu byłem na strategii, przedstawianej strategii lotu w październiku. Ona była do 2028, bo no lot niespecjalnie wierzył, że ten CPK powstanie w 2028 i dlatego zamknął swój okres strategii właśnie na ten czas. I tam też było założenie, że zwiększamy liczbę samolotów z 75 do 110. Teraz, jeżeli wydłużamy ten horyzont do 2032, no to te kolejne samoloty nie budzą zdziwienia. Kilka dni temu lot przedstawił obiecany przez prezesa obecnego zysk, dowieziony, historyczny, nie z jakichś operacji finansowych, ale z latania, ponad miliard złotych. Nigdy tak dobrego wyniku nie było. My przecież cały czas w tej chwili nabywamy powoli kolejne samoloty. Kolejne nabycia są w planie, więc do 2032, że się to zwiększy jeszcze o kolejne maszyny, to nie ulega dla mnie wątpliwości, że lot da radę. Tylko pytanie, jeżeli dzisiaj mamy 15 samolotów szerokokadłubowych, a mamy kupić ich dodatkowe sztuki, to gdzie je puścimy? Bo patrząc na Stany Zjednoczone, oczywiście to są takie samograje. Nowy Jork, Chicago, bo tam mamy Polonię. Trochę słabiej wypada chociażby moje kochane Los Angeles, ale też dobrze, 85% obłożenia miejsc. Natomiast jeżeli idzie o kierunek azjatycki, to owszem, latamy, ale jest nam tutaj trochę trudniej, bo mamy zamkniętą przecież przestrzeń nad Syberią przez Rosję. Więc też trzeba dokładnie by popatrzeć, czy te samoloty będą miały co robić, czy nie będziemy na siłę musieli jakichś kierunków dalekodystansowych otwierać, które będą przez długi okres deficytowe. Natomiast sam lot, że stać go na to, żeby ta flota się zwiększała, jeszcze raz polecam ostatnie wyniki, naprawdę bardzo dobra kondycja lotu. Mam też nadzieję, że przejmie linię czeską, bo jest na liście potencjalnych nabywców. To też zwiększy możliwości operacyjne tej firmy, więc o lot nie musimy się na pewno obawiać.
No dobrze, ale patrząc na Mazowsze, na ten moment mamy tutaj trzy lotniska. Oczywiście Okęcie, słynny Radom, no i Modlin. Co z tymi lotniskami do momentu, dopóki to CPK nie zostanie uruchomione? One będą niedoinwestowane? One po prostu będą takie, jakie są? Czy tak naprawdę przestaną istnieć i tak jak powiedziałeś, złośliwi twierdzą, że jedynie Okęcie zostanie dla tak zwanych VIP-ów? Nie, trzeba je rozbudować. Zresztą poprzedni rząd w 2018 roku też rozpoczął przygotowania, nawet przetarg był ogłoszony na rozbudowę Okęcia. W 2019 decyzją wiceministra wtedy Mikołaja Wilda to zatrzymano, bo rozbudowa pokazałaby, że nie ma się co tak spieszyć z tym CPK, skoro zyskaliśmy nową przepustowość. Modlin był blokowany, bo tu był spór między wtedy rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość spółką PPL, a Modlinem, gdzie była i jest koalicja PO-PSL. Opowiadano oczywiście kłamstwa. Ja pokazywałem dokładne dane, że żadne ptaki nie zagrażają temu lotnisku czy mgły. Lotnisko sobie dobrze pod tym względem radziło. Jest czynne, może być czynne 24 godziny na dobę. No i niestety ono oczywiście pęka w szwach. Wygląda jak wygląda. W końcu też mamy prace, które się toczą, drogę S7. Więc szybsze połączenie drogowe z Warszawą. Odblokowano jest projektowanie linii kolejowej na to lotnisko. Możemy uruchomić szybkie połączenia. Nie Modlin, Okęcie, bo to nie ma takiej potrzeby, ale Modlin, centrum Warszawy. Więc to lotnisko ma być dedykowane. Tam już nie ma tej słynnej umowy z Ryanairem, która go mocno faworyzowała. Ono powinno być dedykowane dla linii niskokosztowych i czarterów, dlatego że też mówiono o tym, CPK miał drogą infrastrukturę. Tam nie było tańszej infrastruktury, że zachęci ona linie low-costowe do aktywności, więc one musiałyby się gdzieś znaleźć. No po to też i oczywiście w kontrze politycznej zbudowano Radom, tylko nikt na przykład nie powiedział, że ze względu na bliskość zabudowań po 22 to lotnisko nie może funkcjonować. No to jakie, przepraszam, lotnisko, o którym mówimy, że ma być czarterowe, może sobie pozwolić na to, żeby czartery, które lubią latać nocą, nie mogły tam wykonywać rejsów. Więc ja sobie to tak wyobrażam, że Okęcie zamykamy dla komercji, ale nie burzymy w 100%. Linie, jeżeli to będzie wspólnie zarządzane, to zachętą są stawki, nie administracyjny podział, że jakieś linii każemy iść do Modlina. Rozbudowany Modlin, dużo lepiej skomunikowany z Warszawą, powinien zachęcić linie low-costowe i czarterowe. No i mam nadzieję, że też trochę Radom, chociaż akurat jeśli idzie o Radom, to mam najmniej jakiegoś takiego optymizmu, bo to generalnie jest teren ubogi po to, żeby to lotnisko zasilić, jeżeli idzie o pasażerów. I kiedyś też, kiedy pytano o linię, nie wskazywały na Modlin, nie na Radom. Na koniec tak szybciutko muszę cię zapytać jeszcze o ekologię, bo wszyscy wiemy, jaka jest różnica między koleją a samolotami. Przecież Zielony Ład i ekologia to jest temat, który nie zejdzie z pierwszych stron gazet przez najbliższe lata, więc jak to się ma do CPK? Znaczy latać na pewno będziemy. Oczywiście, jeżeli są takie loty krótkie, krajowe, to jest rekomendacja, żeby to zastąpić koleją. Tylko właśnie trzeba zbudować kolej dużych prędkości. To też nie oznacza, że nie znikną loty krajowe w Polsce, bo część po prostu pasażerów dowozi się dzisiaj do Okęcia, potem do Baranowa i oni się przesiadają na loty do Europy czy na inny kontynent. Natomiast samoloty raz, że są dużo cichsze. Większość samolotów już dzisiaj, porównując do tego, co było, nie wiem, 10 lat temu, to jest nawet 30% mniej spalania paliwa. I to, co wszyscy robią, ale nam jeszcze nie wychodzi, to jest zmiana paliwa na biopaliwo. Tutaj potrzeba bardzo dużych dopłat, żeby linie produkcyjne ruszyły, ale właśnie ta likwidacja CO2, które emituje lotnictwo w 65%, to jest nowy typ paliwa, gdzie ta produkcja musi seryjna się rozpocząć, żeby ono było tańsze. I tu bardzo ważna rzecz, nie trzeba zmieniać samolotów czy silników, to paliwo pasuje. Więc tutaj ta ekologia, no to przede wszystkim będzie zastępowanie bardzo krótkich lotów, stąd koniecznie jest rozwój kolei szybkich. No tak, czekamy w takim razie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR. Miłego dnia. Dzięki. Miłego również.